1 maja wspominamy świętego Augusta Schefflera, męczennika. August urodził się 22 listopada 1822 roku w Mittelbronn we Francji. Na początku studiów seminaryjnych został tercjarzem dominikańskim. Od 9 października 1846 roku był członkiem Stowarzyszenia Misji Zagranicznych. Zaraz po święceniach kapłańskich, które przyjął 29 maja 1847 roku, wyjechał do Wietnamu. Przybył tam gotowy na męczeństwo. Pracował na dwóch placówkach misyjnych. 1 marca 1851 roku został aresztowany. Zawleczono go do Son Tai i okrutnie torturowano. Ścięto go 1 maja 1851 roku. Beatyfikował go Leon XIII 27 maja 1900 roku, a kanonizował święty Jan Paweł II 19 czerwca 1988 roku w gronie 117 męczenników wietnamskich. Ich wspólne wspomnienie przypada 24 listopada. Pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę chrześcijańską do Wietnamu, przybyli tam w roku 1533. Działalność misjonarzy nie spotkała się z przychylnością władz, które wydalały obcokrajowców ze swojego terytorium. Przez kolejne 3 stulecia chrześcijanie byli prześladowani za swoją wiarę. Wielu z nich poniosło śmierć męczeńską, zwłaszcza podczas panowania cesarza Minmanga w latach 1820 do 1840. Zginęło wtedy od 100 do 300 tysięcy wierzących. 117 męczenników z lat 1745 do 1862 święty Jan Paweł II kanonizował w Rzymie 18 czerwca 1988 roku. Wśród nich było 96 Wietnamczyków, 11 Hiszpanów i 10 Francuzów. Było wśród nich 8 biskupów i 50 kapłanów, pozostali to ludzie świeccy. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu Augustowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.